Siemano, pokażę teraz ten strój słota, modowany, transferowany, no nie wiem kiedy dodadzą do sklepów z maskami maski świąteczne, bo jak je dodadzą strój, w ogóle transferowanie przestanie działać przy użyciu masek świątecznych, także no, nie macie już za dużo czasu na te stroje. Tak, na babkę będziemy ubierać. To jest ten pierwszy strój wędrownego astronauty. Najlepiej na facecie zwolnić sobie pierwszą pozycję stroju albo ostatnią, bo tam będziemy zapisywali ten strój, żeby później na szemranym glinie to łączyć. Czyli no najlepiej na pierwszej pozycji robić ten strój, bo na szemranym będziemy klikać raz w prawo, raz w lewo. Czyli na pierwszej pozycji na facecie zwolnijcie sobie miejsce na strój. Teraz ubieramy babkę. Jest to ten biały kosmiczny wędrowiec. Kurwa. Halo. Zaraz zadzwonię. Dobra, ten strój zapisujemy jako własny. I udajemy się gdzieś do teleskopu. Czy do mieszkania przez napad, czy tam w ogóle gdzieś po drodze spotkamy jakiś, czy na plaży. No byle do teleskopu. Tam zakładamy maskę świąteczną. Przebiegamy obok teleskopu. D-pad w prawo, ale żeby nas nie wczytało, nie wciągło do niego. I zakładamy ten zapisany strój tego kosmicznego wędrowcy. Biegniemy, D-pad w prawo, no tutaj mnie właśnie wczytało, no to tu nie założę stroju, musi mnie przekliknąć w prawo, ale żeby mnie nie wciągło do tego teleskopu. Cyk. Zdjęło maskę, no to teraz zakładam właśnie ten strój, który zapisywałem. Odchodzę, mam maskę świąteczną, teraz udaję się do próby czasowej. Pojazdem lądowym wjeżdżam, D-pad w prawo, zmień postać, zmieniam się na faceta. Na facecie wychodzi nam już pierwsza część stroju, czyli spodnie. To zapisujemy też jako, dopiero tutaj jako własny właśnie na pierwszym, no najlepiej na pierwszej pozycji w strojach. Bo później na szemranym glinie będziemy tam klikać lewo, prawo, no to żeby tu wam nie uprzykrzać, no to na pierwszym i klikamy w prawo i lewo, jak na ostatnim lewo i prawo. Strój zapisany, zmieniamy się na babkę i tam kontynuujemy teraz ubieranie góry, bo mamy już spodnie, teraz będziemy robili górę, czyli na babce. Żeby tam spodnie nie stracić, to tutaj zakładamy te pierwsze dresowe, spodnie dresowe, sportowe i spodnie w kropki, te pierwsze. Buty to czerwone kowbojki w butach, nie żadne szpilki, żadne pierdoły, tylko po prostu buty. To jest numerek chyba 49, to czerwone kowbojki. Teraz jeszcze musimy, no jak mamy jakieś tam bransoletki, inne pierdoły, wszystko ściągamy, zakładamy maskę świąteczną i teraz udajemy się jeszcze do kasyna. Do kasyna, żeby tam dokupić właśnie jeszcze sportową kurtkę. To jest ostatnia pozycja, 15, taki broker brzoskwiniowy chyba. Mamy spodnie, mamy buty, tu dokładamy właśnie tą kurtkę. Kurtka sportowa, ostatnia pozycja, bordowa, pikowana, broker. I teraz też udajemy się do próby czasowej. D-pad w prawo, zmień postać, wybieramy faceta. Na facecie już nam wyskoczy góra. I odpalamy akcję szemranego glina, stroje zapisane przez gracza, posiadane przez gracza i tam klikamy coś na wyborze stroi, raz w prawo i raz w lewo.
uruchamiamy i tak jak mówię, posiadany strój, raz w prawo, raz w lewo, już mamy połączone i górę i dół. Dajemy gotowy, rozpoczynamy akcję, zakładamy oddycharkę przez interakcję, ewentualnie okulary albo tą słuchawkę LCD i przez telefon opuszczamy akcję, zapisujemy znowu strój jako własny w tym samym miejscu na pierwszej pozycji. Zakładamy tą dycharkę przez telefon, opuszczamy, zapisujemy. Teraz jeszcze tylko ostatni raz będziemy się zmieniać na babkę. Już zakładać komponenty na pas policyjny. Ja tu w ogóle z tymi komponentami to miałem przeboje. Nie dość, że odjęło mi połowę kurtek. Kiedyś miałem 30, chyba 3, teraz 17 zaledwie. Nie wiem, o co tam chodzi. Raz... Kurwa, zmieniłem się, wyszedł mi jakiś strój nurka, później wyszedł mi pas, kurde, z w ogóle stroju wyścigowego, nie wiem, o co tam chodziło, raz miałem kurtkę rozpiętą, raz zapiętą, no ale pokażę te komponenty tu na babę, co tam trzeba założyć, czyli jak na babę się zmienimy, żeby zrobić komponenty na pas policyjny, butów, spodni nie zmieniamy, tylko w topach. Koszulki z dozbrojenia, jest to ta ostatnia niebieska, pikselowa. Koszulki z dozbrojenia. Ostatnia, numer 60, niebieska, pikselowa koszulka. I kurtki robocze. Jest to kurtka polowa, zapięta z brzoskwiniowym moro. Tu kurde, raz miałem zapiętą, raz otwartą, tu widzę 17 tylko kurtek mam, co miałem, wiem, że o wiele więcej, chuj wie, o co tu chodzi. No bynajmniej u mnie jest to teraz numer 9, polowa zapięta z brzoskwiniowym moro. No i to samo, mamy koszulkę i kurtkę, maskę świąteczną zakładamy w próbę czasową, dipad w prawo, zmień postać na faceta. Tutaj już tylko jeszcze raz naszebranego glinę, stroje posiadane przez gracza i znowu dipad w prawo, dipad w lewo, przeskoczy nam na tamten strój już pas, zakładamy oddycharkę lub cokolwiek, opuszczamy i udajemy się zapisać taki gotowy już modowany strój słota i można go jeszcze sobie ozdobić, tam jakieś hełmy policyjne, czy tam inne pierdoły, czy ten nowy, co ja tu zakładam, dodany teraz do napadu na kasyno, to już tam do wyboru, jakie wy mu czapki, maski pozakładacie.